Witam was serdecznie! Okej, śmigamy dalej. Mamy te wyzwania cholerne. Co tutaj mamy? Wyzwanie bombowe. O to chodzi. No to śmigamy. Śmigamy tam, zróbmy parę tych wyzwań. Aj, jak ja nie lubię. Jak ja je nie lubię. Uwaga, agenci Rose Vale, tu centrala, co u was? Centrala, demony atakują placówkę na dachu. Tak, placówkę na dachu. Rzuć czerw przeciwnikami w powietrzu. Wkroczę za nim liczba ofiar wzrośnie. Ej, chłopaki, straszycie gołębie! Oj, karamba, karamba! Okej. I ciach. Kurde. I trzeci. Okej, mamy już wszystkich. Jeszcze ciebie. I ostatni. I mamy. Silver Sable powinna mnie wpisać na listę płac. Wygląda profesjonalnie. Dziwne. Spidermanie, widzę, że znalazłeś mój punkt zwiadowczy. Kto mówi? Złe pytanie. Poprawne brzmi, czy rozbroisz podłożone przeze mnie bomby? Ten tajemniczy gość ma punkty zwiadowcze w całym mieście. Nie, ale bomby chyba jeszcze nie były takie złe. Jak dobrze pamiętam. Bez rankingu. Ten komputer namierza bomby w dzielnicy. I lada chwila wybuchną. Muszę pędzić. Kurczę. Nie mam dużo czasu. I... no. Dla mnie bomba. Okej. Tutaj mamy... Muszę znaleźć ostatni. I tutaj mamy ostatni. Blisko ideału. W dupie mam ideał. Kontynuuj. Bardzo się wychylasz podczas rzutu. To zmniejsza celność. Dla ciebie to jakaś chora gra? Gierki są dla dzieci. Ja jestem profesjonalistą i tyle zarabiam. To twój... I tyle zarabia. Klient marnuje pieniądze. Wiedza potrafi być cenniejsza od pieniędzy. Obserwując cię, wiele się dowiedziałem. Lędzej, znalazłaś coś o tym Izaku Delaney'u? Zobacz zdjęcie, które przesłałam. Który to Delaney? Nie wiem, chyba będziesz musiał tam pójść i się przekonać. Dobrze, że już mam kostium. Dobra. Powrót do szkoły. Mamy tu, tu możemy jeszcze ciebie po drodze ogarnąć. Pościg
zamaskowanymi terrorystami uzbrojonymi w bombę. Interwencja potrzebna we Flatiron. Nie. Zrobimy ciebie. Nie mam dużo czasu. Raz. Do góry, Spidey. Dwa. I trzy. Poszukam prawdziwego gliniarza i doniosę na ciebie, Spidey. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Uj. Mamy. Jeden żeton. Niech będzie. Mam to gdzieś. Okej, okay. I teraz śmig... A, tutaj obok jest też bombka. Kurde, to możemy je też zrobić. Okej. Wygląda na robotę tego gościa od bomb. Tylko teraz używa drona do rozmieszczania kamer szpiegowskich. Muszę je pozbierać i załatwić tego drona. Dron załatwić. Podążę za dronem, pozostawiając po drodze kamery szpiegowskie. Niebieskie pola. Kurczę, nie lubię to. Jest dron! No super, nie chciałem tak, ale... No! To kamera z górnej półki! Mogę złapać drona. Okej, mamy go. Nieźle, ale potrafię lepiej. Jest okej. Nieźle. Masz talent. Ja też co nieco umiem. A ja myślałem, że telemarketing to zmora. No, ale wyłączyłem mu te kamery. I o to nam też chodziło. A teraz możemy iść na misję główną. Powrót do szkoły. Ale wcześniej mamy gadżety do odblokowania. Ciebie odblokujemy. Ciebie. O jeden więcej. To później. To zablokowane. Pogłowie trafione są duże ogłuszeni. Dlaczego nie? Żetony przestępstw. Okej. Okay. Zablokowane. I żetony też wyzwań. 4. Dobra. To tu. Jak wszystko nie odblokuje, to nie odblokuje! Bywa! Nie będę 50 razy jakieś wyzwanie powtarzać. Wiesz, co w tobie lubię? Ciągle się rozwijasz. Wielkie dzięki, panie psycholu! Możesz
Dobra. Impreza na Halloween. Nie muszę się przebierać. Ładnie. Sprawdźmy, kogo wybrał. Dlaczego jesteście tacy wredni? Wszyscy są przebrani. Doskonale. Ej, patrzcie! Jesteśmy braciaki pajęczaki! On? Przepraszam, doktor Delaney? Spider-Man, mój wnuk. Tym razem mnie nie schwytasz. No nie, dym. Co ja teraz pocznę? To twój koniec, Spider-Manie! Teraz cię mam! Ej, co z tobą? Pracowałam nad tym hełmem cały tydzień. Muszę odszukać doktora Delaney'a. Imprezuję gdzieś tutaj. Kim jesteś? Bohater sąsiedztwa, Spider-Man. Mądrala. Jaki mądrala? Taka! Zaróbcie hałasu! Ten gość rzucający cukierki to doktor Delaney? Muszę się dostać na górę. No to skocz! Dawaj, nie mogę użyć sieci. Jak się tam dostać? Jak się tam jeszcze raz dostać? Jedźcie! Jedźcie, moje dzieci! A. Dobrze! Szukam Isaaca Delaney'a. Pewnie wywija na parkiecie. To on. Jaszczur w kitlu. Spoko taniec. Ej, patrzcie, to pajączek. Jestem jednym z twoich nemezisów. Musimy walczyć. Może później. Co jest, pajączek mięczaku? Boisz się mojego potężnego rogu? Hej, hej, a wy to kto? Hej! Tak! Stań go, Spider-Manie! Dobrze, odczep się. Co to ja była? Orzec, kurde no! No. Nie tak ostro! Powiedzcie, czego chcecie! To wy głupi, tak? Spluwy nie są prawdziwe. Do tyłu, już! Zostaw go! I nara! Spać. Wow. Chłopanisko! Wow! O mój Boże! What nie dobijaj nas! No! No! Jacy upierdliwi. Tak. Dobrze. Wesołego Halloween! Dobra, idziemy dalej. Może nastrojowe oświetlenie?
tak. I tak. I tak. Jacy upierdliwy, no jacy upierdliwy. No, już powinno być lepiej. Problemy z mikrofonem. Może nastrojowe oświetlenie? Dobra. Mamy chociaż jednego. Dobrze, mam ich, ale wow. Dokąd zabrali Glienieja? Tam idzie. Okej. Jesteśmy. Kim jesteście? Zacząłeś z kimś pracować w laboratorium Oscorp. Skąd o tym wiesz? Nie mam na to czasu, Isaac. Podaj nazwisko. Koniec zabawy, Lee. Widzę, że jednak nie koniec. Podaj nazwisko. Doktor Morgan Michaels. Dziękuję. Sam się zabije? Nie, idzie na Spidiego. Sam się zabije. Wow. Czy ktoś? Naraz z tobą. Nie, albo nie. Nara. O, jeszcze jest, żyjesz. Wow. To już wszyscy. Muszę znaleźć Lee. Muszę ich jakoś powstrzymać. Przepraszam!
Co ten Nim zrobił? Tam się jeszcze są. Dużego. No nie, znowu on. No, bardzo cię przepraszam, ale musiałem. Nic ci nie będzie. Mamy go. Ulala. Yuri, pomóż mi. Dostałam zgłoszenie o strzałach na ISU. Tak, to ja. Wyjaśnię później, ale teraz musisz znaleźć doktora Morgana Michaelsa. Martin Lee chce go dopaść. Przyjęłam. I mamy powrót do szkoły ukończono. Spidermanie, kto to jest ten doktor Michaels? A jak z nią porozmawiamy... Mamy tutaj jeszcze dwa wyzwania. Spidermanie, kto to jest ten doktor Michaels? Chyba jest głównym naukowcem pracującym nad oddechem diabła. Znaleźliście go? Tak i nie. Sable mówi, że trzymają go w jakimś bezpiecznym miejscu w mieście, ale nie chce zdradzić gdzie. Myślałem, że współpracujecie. Dobra, bombki. Muszę się śpieszyć, bomby zaraz wybuchną. Ale nie szkodzi. Tu mamy. O Jezus, o Jezus. Jeszcze jedna, szybciej. Prawie super. Powinienem mieć to na wizytówce. Mamy. To od razu jeden gadżet bym sobie wykupił. A gdzieś jest zablokowany. Okej. Hej. Mam jeszcze ciebie. Znalazłeś doktora Delaney? Tak, ale Lee też. O nie, co się stało? Lee go zaraził i zmusił do samobójstwa. Straszne. Musimy go powstrzymać. Musimy. Zanim Delaney zginął, podał Lee nazwisko. Morgan Michaels. Morgan Michaels. No ty. Jest, widzę go. To kamera z górnej półki. No. Nie, nie! Hej! Dron zwolnił! Jeden nie trafiliśmy. Wściekam się, że nie popisałem się przed bandziorem. Ale jest okej. Mamy ciebie. Lepiej te będą od skrubola. Tak mi się wydaje. Hej, znalazłeś doktora Delaney? Tak, ale Lee też. O nie, co się stało? Lee go zaraził i zmusił do samobójstwa.
Kojarzę cię! Widziałem cię u sąsiada na ganku, w Halloween. Nazywam się Taskmaster. A ty zaraz wrócisz do... Taskmaster? Mam fotograficzną pamięć ruchową. Mogę powtórzyć każdy twój ruch. Tak? Nie byłem się z Avengersami. Ty jesteś nikim. Widziałem to. Jakim cudem mnie blokujesz? Mówiłem ci, niczym mnie nie zaskoczy. Okej. Co on robi? No! Ty na moje ostateczne ciosy? Znasz lukę. Kiedy się zorientujesz, że to nie działa? Za każdym razem uczę się od ciebie nowych ruchów. Musisz wymiatać na imprezę. Imitacja nigdy nie jest tak dobra jak... Oj! Oj! Jaka bzdura! A te ludzie tam stoją i kurde z palcem w dupie se mieszają, ta? Jestem rozczarowany. W dupie ciebie mam! Chcesz mnie zabić czy zwerbować? Decyzja jeszcze nie zapadła. Tymczasem czekają na ciebie kolejne wyzwania. Trenuj, jakby od tego zależało twoje życie, bo tak jest. Tam. W dupie ciebie mam. Hej, znalazłeś doktora Delaney? Tak, ale Lee też. O nie, co się stało? Lee go zaraził i zmusił do samobójstwa. Straszne. Musimy go powstrzymać. Dobrze, niech on już skończy gadać. Zanim Delaney zginął, podał Lee nazwisko. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Kto to? Nie wiem, ale pewnie pracuje przy Oddechu Diabła. Dowiedziałaś się z tej teczki czegoś o Oddechu Diabła? Tak, słuchaj. Parę lat temu Osborne zwrócił się do Fiska z prośbą o dyskretne zbudowanie laboratorium. Tajne laboratorium? Na Oddech Diabła? Jeśli jest tak niebezpieczny, jak myślimy, wszystko ma sens. Gdzie ono jest? Nic tu o tym nie ma. Osborne kazał Fiskowi wszystko usunąć. Mam tylko faktury z Fisk Construction opłacone z prywatnego konta Osborna. Znając Fiska, zachował je, żeby móc szantażować burmistrza. Wszystkie ślady prowadzą do Normana Osborna. Chyba pora złożyć mu wizytę. Wątpię, że cokolwiek ci powie. Nie zamierzam go pytać. Okej. Dobrze, gonimy zaś. Super. Mam. No i... Ale bzdura. No nie lubię wyzwania. Nie lubię. No. Dron ucieka, kurczę mole. Kamera, stop! Ja pierdzielę, jeszcze nie trafiłem. Idź do góry, nie na bok, do góry. Things. Ale bzdura. Ale bzdura. Wow. 10 sekund.
Koniec programu. Kurczę, za wolno. Ale bzdura. Nie lubię. Mówiłem, ja nie lubię wyzwań. Ja nie lubię coś na czas robić. Ja lubię po swojemu grać. A nie, że... tutaj chcemy, żebyś tutaj sobie pośmigał, kulki sobie pozbierał. No i... Mam! Pikujemy. Muszę się sprężać. Teraz mam szansę złapać... Mamy. Smiley zgarnia srebro na igrzyskach psychoolimpijskich. Nie lubię. Dalej to nie lubię. Co mam wam powiedzieć? Jak nie lubię, to nie lubię. Zróbmy jeszcze ciebie i ciebie. A wiem, że potem będziesz odskrubel coś i to... Nie. Ja nie lubię, jak ktoś z góry mi nakazuje, jak wiesz, mam coś zrobić. Robię, młody? Ciągle się rozwijasz. Wielkie jak mam dzięki, grać? Panie psycholu. Możesz mi mówić Taskmaster. Taskmaster, bo co? Bo walczysz z Tasakiem? Grupa najemników popełnia przestępstwa w całym mieście. Ci najemnicy nie są przypadkiem twoimi ludźmi, prawda? No. Tylko, że dostaną grubą kasę za tę robotę. No chyba, że ich powstrzymasz. Co będziesz z tego miał? Ja mogę oglądać i się uczyć. Dobrze, ty oglądaj i się ucz. Mam wszystkie. Giciorek. 10.34. Funkcjonariusze starli się z uzbrojonymi sprawcami. Też akurat zrobiłem. A, tutaj jest jeszcze wyzwanie walki. A, te wyzwania. A, wyzwania, skradanie się. A tutaj mam misję poboczną w Tombstone w drodze. Okej. To też jeszcze tego trochę jest. To bomb już nie mamy. Jeszcze jedna bomba. A skrubola chyba jej wyzwania nie zrobię. Zobaczymy. To na tym zakończę ten odcinek. W następnym śmigam oczywiście dalej. Peter, rozmawiałam z mamą Milesa. Po telefonie. Była zachwycona tym pomysłem. Ta biedna kobieta ukrywa smutek, żeby mieć siłę dla syna. Potrzebuje czasu, żeby oddać się żałobie, a on musi poczuć, że ma po co żyć. Twoja propozycja była bardzo rozważna. Ben byłby z ciebie taki dumny. Dobra. Tak jak mówiłem, na tym zakończę. W następnym śmigam oczywiście dalej. Trzymajcie się i do zobaczenia.